No. I pyk. Dobrze. Dobra, no tu mamy jeden boczek. To co, drugi boczek teraz, nie? No to chwyć. Dodajemy drugi boczek. Ta śrubka? No właśnie, bardzo dobra będzie. Papek tutaj. Tak, i won, tak. Co to będzie, Liluś? Domek. Ale dla kogo ten domek? Dla lalek, tak? Tak. No, pewnie, że dla lalek. No, dla kogożby, no. Dla lalek? No, tak. Lalki tu będą miały okienko swoje. Będą przez to okienko... Nie, to mają być drzwi. Chyba. To mają być drzwi? Może tył damy najpierw, co? Będzie nam ten tył pasował, czy nie? Ale tutaj jest regula. A ten tył będzie pasował? Też nie za bardzo. Ale może być. Nie, no nie może tak być. No. Nie może Jaki? Tak być. Zobaczymy ten rozmiar. O, to będzie dobre. Czyli musimy wykręcić śrubki, wiesz, i przełożyć tą podstawkę. No. A wiesz, jak się wykręca? Tu się naciska. Pyk. I można śrubki wykręcić w drugą stronę. To wy jakieś puzzle składacie. Jakieś puzzle, no puzzle. Nie, nie puzzle. No jak to, no? To takie klocki. Klocki, no ale takie puzzle. Nie wiecie co, gdzie? Tak za dużo dobrze? Masz chyba części. To? Pasuje? No teraz pasuje, no. Tak? Wygląda to nieźle. Wygląda nieźle, a teraz będzie pasowało. Robię śrubkę. Będzie pasowało? Tak. I co, czego jeszcze nam brakuje? Jeszcze dachu. No to jeszcze dachu, no to ubuduję jeszcze dach. Ale jeszcze jedna dacha nam została. Aha, tamta to jest najspecjalniejsza na koniec. Najspecjalniejsza. O, jeszcze włącz. Znaczy włóż, tak, o, dobrze. I dociskaj mocno, o, super, bardzo dobrze. Teraz przykręcimy tutaj na dole. Tak, dobrze nam idzie. A i jasne, że dobrze idzie, spróbowało tylko źle iść. Proszę bardzo. I przykręcamy. No teraz to możemy dać tutaj o... To. Tak. Tylko nie ma dziury. Nie ma dziurek? Co? Dziurki? No jak to nie ma dziurek? Nie ma. Tutaj. Jest git. Tą śrubkę sobie tu ja najpierw śrubokrętem ją prowadzę, tak żeby, wiesz, a gdzie to? Była w dobrym miejscu. Róża, co tutaj się dzieje? Wiesz, co tutaj budują? To, tak czy inaczej? Jak to ma być? Tu, tym skosem, dobrze? Czy nie będzie dobrze? Tak będzie dobrze? No jak? Musi być dobrze, no. Musi być. To nie pasuje coś? A może na odwrót? Nie pasuje, co? To co, rozbieracie je od początku? Nie.
No jak to? No jak nie pasuje, to od początku robicie. Wystarczy troszeczkę, o, poluzować jedną śrubkę i zaraz będzie nam pasowało. Nie pasuje, to z drugiej jeszcze poluzujemy. I męskim sposobem na chama. I już zaczyna nam pasować. O, pasuje? Pasuje. I dokręcamy teraz śrubki. Pyk. O, z drugiej strony. I teraz co? Dach! No, przemakalny, bo przemakalny, ale zawsze to dach, nie? To co, przymocujesz dach? Tak. No to dwie śrubeczki odpowiednie. Takie? No tak. To są 35. Wiesz dlaczego 35? No to określa długość śrubki. Tu są 35, tutaj 45. I tak dalej. Taką luzę jest. I teraz przykręcamy z góry daszek. Żeby się nie telepał. Domek zrobiony. No i teraz trzeba taką laleczkę znaleźć, żeby tutaj wchodziła. A gdzie drzwi? Gdzie znajdziemy laleczkę? No śliczne laleczki fruwają, skrzydełka mają. Domek dla ptaszka, tak. A żeby było łatwiej przymocować ten domek do drzewka, widzisz, to trzeba z tyłu dać taką jeszcze, z tyłu taką deseczkę przymocować. Taką? No taką, tak. Taką deseczkę i później zobacz. Tutaj są otworki i przez te otworki trzeba przymocować do drzewa. A jeszcze wcześniej, ale to już wy musicie zrobić sami, bo ja mam takie łapy, takie potężne. Tu trzeba ręki artysty. Wiesz do czego? No żeby na przykład tu namalować jakieś ładne kwiatki. No to wtedy każdy ptaszek chętnie zamieszka w takim kolorowym domku. Co chcesz? Bardzo kręcać, no kręcać chcesz? Ta deska prosto. To teraz no, róża to będzie wkręcać. Teraz róża będzie kręcić. Lili, daj róży. Proszę, róży. Nie ma mowy, nie zgadzam się. Ja się nie zgadzam. Nie, teraz każdy róża. Swój domek robi. A dlaczego róża ma być gorsza? Zrobisz domek dla ptaszka? Co? Chcesz zrobić domek dla ptaszka? To zaraz będziemy robić. Są deseczki. Jest dobrze. Świetnie. Już! Proszę pani, wy macie za dużo siły w tych łapkach. No, bardzo dobrze idzie. Dobrze, tak. I drugi, bardzo dobrze. Świetnie. A teraz wiertarkę w ruch. Naciskamy i wkręcamy. Pięknie idzie. Oj, jak w masełko, dobrze? Jeszcze troszkę. O, chyba nie ta strona. Dobrze. I proszę bardzo, wkręty wkładamy w odpowiednie miejsca. Wyśmienicie robisz. Drugi. Jeszcze troszkę. O, bardzo ładnie. Proszę, no. Ale to no, w oczach domek rośnie. Tyłu będzie wiał wiatr, prawda? To co? Trzeba też zasłonić. Poproszę. Dwa wkręty, 35 czarne. Te? Tak. I co? Domek mamy? Mamy. Nie, jeszcze. To jeszcze trzeba go gdzieś zaczepić. Jeszcze to. Ach, jeszcze to, no właśnie. Ja nie zarazę. Dobra.
No to poproszę tradycyjnie dwa wkręty 35. Są? Są. I wiertarę, cyk. Albo chcesz śrubokrętem? Proszę bardzo, wkręcaj śrubokrętem, nie ma sprawy. No. Bliżej. No chodź. Tu cyk i tego do góry wciśnij. No, śmiało. Mocno. Śmiało. Mocno. O, bardzo ładnie. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Jeszcze ciskaj. Ciskaj mocno. Dobrze, dobrze. Jeszcze trochę. Już. Już. Starczy. I drogi. No, Jana. Brudna jesteś? To nic, to się umyjemy. Co ty tam namalowałaś, Róża? Chyba nic. Co to tak? Widzicie, wystarczy parę desek, kilka właściwie wkrętów i zabawa. A widzieliście sami, że już dzieci trzyletnie dają radę. Wkrętarka przeżyła tę zabawę. Oczywiście nie tylko jest to kwestia zabawy, ale też super sprawa, że możemy taki domek dla zwierzaków zbudować i później je obserwować. A odnośnie obserwacji ptaków, to polecam Wam książkę, tam będzie recenzja o niej. No i efekt końcowy. Pokażcie, jak tutaj się prezentują. Domek. Taki domek. I serduszka są. Serduszka. Tak. Tutaj rzepko. A tutaj kwiatuszek mam. O kurczę. Teraz mam tutaj niebo. Niebo masz. No super. Bardzo ładne. Na pewno się ptaszkom spodoba, tak? Tak. Dobrze, to teraz będzie trzeba jeszcze pomęczyć tatę. Jak skończył pracę. Jak tata skończy pracę, to żeby powiesił, tak? Tak. Podoba Wam się taka zabawa? Tak. Pa, pa. Co tu się dzieje, Liluś? Ten, aha. Bok. Ja tam nie widzę. Lycia, dasz radę tam włożyć wkręty? To jeden i drugi na górze. O, dawaj. Super. I teraz drugi. Czy jest prosto? Nie wiem. Teraz twoja? No. To gdzie? Dziadek na drugi słup. Na drugi słup? I hop! A teraz Róża. Nie. No Róża, celuj tam. Dobrze jest. No spróbuj. No, cyk. Dobrze. Dawaj, jeszcze. Jest. No. To moja piątka. Tak. No jest teraz tam piątkę. Czyli... Ja? Oj, może coś wyskoczyć z tej dziurki. Tam jest? Tam nic nie ma?